prokurator to na trzeciach, prokurator rejonowy w Kidzynie. Panie prokuratorze, w niedzielę przed godziną 12 w miejscowości Dzierżoń na ulicy Trauguta w jednej z piwnic zostały ujawnione zwłoki młodego mężczyzny w wieku 21 lat. Czy znane są powody, w jakich ten młody mężczyzna odebrał sobie życie? Jest to zbyt wczesny etap postępowania, by teraz odpowiedzieć w jakikolwiek sposób definitywny lub nawet wstępny na to pytanie. Trwają czynności postępowania, postępowanie, które jest prowadzone, wyjaśni wszelkie, mamy nadzieję, że wyjaśni wszelkie możliwe okoliczności, w jakich doszło do śmierci tej osoby. Czy powody są znane takiej decyzji? Czy rodzina coś mówiła, że młody mężczyzna miał może jakieś problemy? Tak jak odpowiedziałem na poprzednie pytanie, jest to zbyt wczesny etap postępowania, by w jakikolwiek sposób mógłbym się ustosunkować do tego pytania. Jeszcze nie teraz, zbyt wcześnie. Mhm. Czy wyniki sekcji zwłok są już znane? Jeszcze nie. Po przeprowadzeniu sekcji biegły ma odpowiedni czas na wydanie opinii. Zazwyczaj trwa to dłużej niż jeden dzień, czyli około, w zależności od obłożenia, 2 tygodni do miesiąca. Rozumiem. A czy na etapie obecnego śledztwa możemy wykluczyć obecność osób trzecich? Czy też... Wykaże to postępowanie, w tym właśnie między innymi opinia biegłego, który został powołany w sprawie zakresu patomorfologii. TV Regionalna 24.pl TV Malbork TV Sztum TV Nowy Dwór. To my tu kręcimy.